Nie spodziewaliśmy się, że w takiej właśnie sytuacji spotkamy się w tę kolejną niedzielę Wielkiego Postu. Trudna i odważna, podjęta dla dobra nas wszystkich, decyzja księdza biskupa zamyka drzwi świątyń naszej gliwickiej diecezji. Czy zamykając, można jednocześnie coś otworzyć? Niewidomy z dzisiejszej Ewangelii. Jeszcze do niedawna nie przypuszczałbym nawet, że może takie przemyślenia we mnie zrodzić. Kiedy w ubiegłą niedzielę odprawiałem msze święte przy pustym kościele, z bólem pomyślałem, że ta właśnie okoliczność może nam przywrócić głębsze widzenie. Od dłuższego przecież czasu liczba parafian uczestniczących we mszy świętej nieustannie malała. Podobnie coraz mniej przystępowało do komunii świętej. Może potrzebny nam jest taki trudny czas, żebyśmy docenili wartość tego, co mamy. Może trzeba nam poczuć taki brak, przeżyć taką pustynię, takie trudne, wielkopostne rekolekcje, żebyśmy na nowo docenili to, co mamy i tych, których mamy wokół siebie. Jak myślicie, może Pan Bóg chce nam powiedzieć, że gdyby chciał, to takim jednym z najmniejszych stworzeń tego świata, jakim jest wirus, mógłby zniszczyć kolosa o glinianych nogach, którym jest potęga tego świata. Przywróć nam, Panie, przywróć nam wzrok naszych serc, żebyśmy widzieli i doceniali wielkość darów, które nieustannie nam dajesz.